To jeden z najstarszych domów Królewskiej Huty. Teraz przejdzie gruntowną modernizację. Mowa o domu Kalidego w Chorzowie. Miasto podpisało umowę z firmą architektoniczną, która ma przygotować projekt przebudowy. A jaką rolę w przyszłości będzie miał ten zabytek, sprawdzał Paweł Jędrusik. Dom Kalidego znajduje się niedaleko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Miasto chce, żeby w przyszłości pełnił funkcję miejskiego muzeum. Są już konkretne plany. Rekonstrukcja mieszkania hutniczego, bo musimy pamiętać, że to jest jeden z najstarszych zachowanych budynków na terenie miasta Chorzowa i fragment najstarszej zachowanej kolonii robotniczej na Górnym Śląsku. Budynek, no mówimy dom Kalidego, nie bez powodu. Bo to właśnie w tym domu mieszkał słynny rzeźbiarz Teodor Kalide. W planach jest także wybudowanie w środku sal na wystawy czasowe i biblioteki z czytelnią. W styczniu poznamy już pierwsze pomysły architektów, czyli tę koncepcję. Do końca września już będzie gotowy projekt. No w międzyczasie będziemy oczywiście szukać pieniędzy unijnych. Mają pojawić się konkursy na obiekty kulturalne. Przetarg na przygotowanie projektu wygrała firma Amaya Architekci. Jesteśmy na początku projektowania, także jest już przygotowany pewien materiał. Pogłębimy na pewno też kwerendę historyczną, ale musimy wykonać i inwentaryzację. Chorzów szacuje, że przebudowa domu będzie kosztowała od 6 do 7 milionów złotych.